Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa w oktawie Wielkiej Nocy i czytamy historię o uczniach idących do Emaus. To jest 24 rozdział świętego Łukasza, wiersz od 13 do 35. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani, nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Bardzo ciekawa historia o podróży do Emaus, czyli do źródeł. Tak, Emaus to słowo znaczy w sumie źródła. Też ciekawa jest etymologia imienia Kleofas, jednego z tych dwóch, mianowicie Kleopa, bo tak po grecku to imię wygląda, to jest Kleos Patros, czyli chwała Ojca, albo sława Ojca, nie? Prawda, ktoś, w kim Ojciec się rozsławił. I rzeczywiście, słuchajcie, jak popatrzeć na to, skąd nas Ojciec Niebieski wydobył, skąd wydobył swoje dzieci, gdzie są nasze prawdziwe źródła, no to wydobył nas z nicości, prawda? Wydobył nas z prochu. Nie? I to jest Jego chwała, że umiłował to, co nie jest, jak mówi Święty Paweł, i wywyższył, wyróżnił to, co nie jest, prawda? I z tego, co nie jest, potrafił wyprowadzić swój obraz i swoje podobieństwo. I teraz problem jest taki, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, wydobyty z nicości, no, zbuntował się przeciwko Bogu. Tak, uznał, że wie lepiej niż Pan Bóg. No właśnie o tym jest ta historia, że myśmy się spodziewali, myśmy wiedzieli lepiej, co powinno się stać z Mesjaszem, co powinien zrobić Mesjasz, jak powinno wyglądać zbawienie. My ciągle wiemy wszystko lepiej, nie? I właśnie dlatego nie widzimy, nie dociera do nas to, co robi naprawdę dla nas Bóg. Nie dociera do nas, że On robi dla nas to dokładnie to, co trzeba i dokładnie to, co najlepsze.
No bo to nie jest takie, jak myśmy się spodziewali. Właśnie to jest cały czas ten problem. Cały czas jest ten problem, że nasze oczy są na uwięzi. Jesteśmy niezdolni widzieć, słyszeć. Jesteśmy niezdolni przyjmować, jesteśmy niezdolni korzystać, jesteśmy niezdolni radować się tym wszystkim. No bo myśmy się spodziewali, bo według nas to powinno być inaczej. W sumie nie wiadomo jak, ale na pewno inaczej. I właśnie dlatego no, w życiu nas mało rzeczy cieszy. Albo nawet nic nas nie cieszy, bo wszystko powinno być inaczej, nie wiadomo w sumie jak, ale na pewno inaczej, na pewno nie tak jak jest. Bo tak jak jest, to na pewno jest źle, na pewno powinno być inaczej. No wczoraj żeśmy właśnie próbowali z Marią Magdaleną, w Marii Magdalenie, tej stojącej przy grobie, no właśnie to zobaczyć, nie? Że to co robi Jezus zmartwychwstał i dzisiaj to kontynuuje w tych uczniach idących do Emaus. Że próbuje właśnie odwrócić nas od użalania się nad tym, że nasze oczekiwania, nasze spodziewania się, nasze plany i zamiary, nasze próby zrobienia czegoś po swojemu legły w grobie, legły w gruzach, że nasze oczekiwania zostały niespełnione, próbuje odwrócić naszą uwagę właśnie od tego użalania się całego nad sobą i nad tym, że nie jest tak, jak ja chcę. I zobaczyć, że jest tak, jak chce Pan, Pan, który jest miłością, miłością posuniętą aż do szaleństwa krzyża, że Jezus próbuje nas przebłagać, przekonać, żebyśmy się dali przebłagać, żebyśmy uwierzyli wreszcie w Jego miłość i życzliwość, żebyśmy wreszcie uwierzyli, że to, co On robi dla nas, to jest właśnie najlepsze, najbardziej potrzebne w drodze do Ojca. Tylko, że właśnie haczyk jest tym, żebyśmy chcieli iść do Ojca, żebyśmy chcieli iść do Ojca, a nie do Emaus. Żebyśmy szukali drogi do Ojca, a nie drogi do spełnienia naszych wyobrażeń i oczekiwań. I żebyśmy wreszcie doszli do takiego pokornego uznania, że Pan Bóg przekracza nasze wyobrażenia i nasze oczekiwania. Jest większy niż wszystko, co jesteśmy w stanie pomyśleć, że to, co On ma dla nas przygotowane, czyli On sam, który chce być nasz, no to jest więcej niż jesteśmy zdolni pomyśleć, czy wiedzieć, czy rozumieć, czy wyobrażać sobie, że ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało. Nie? Natomiast my ciągle uważamy, że Pan Bóg powinien przychodzić na miarę naszych wyobrażeń, na miarę naszych spodziewań się, na miarę naszych oczekiwań, na miarę tego, co jesteśmy w stanie pomyśleć, czy wyobrazić sobie. Nie? Że to jest przecież niemożliwe, żeby było coś więcej niż to, co jesteśmy w stanie pomyśleć, czy wyobrazić sobie. Właśnie ciągle i ciągle wraca ten problem i ciągle wraca ten temat. Dlaczego? No bo ciągle i ciągle idziemy do Emaus. Właśnie trzeba zrozumieć, że jeżeli idziemy zapatrzeni tylko i wyłącznie w nasze spodziewania się, oczekiwania, wyobrażenia, czyli szukamy drogę do czegoś, co jest na naszą miarę, no to wracamy, że tak powiem, właśnie do Emaus, ze źródeł, czyli w pustkę, w otchłań, w nicość, w proch, z którego zostaliśmy wzięci. To się właśnie przytrafiło Adamowi. Nie? Kiedy próbuję stworzyć siebie, uczynić siebie na miarę moich pomysłów, na miarę moich wyobrażeń, na swoją własną miarę, to zawsze odkryję, że moja miara to jest miara prochu, miara nicości. No i właśnie na tym polega droga do Emaus, właśnie to jest ważne w tej historii o Emaus, że przez te wszystkie wieki nie udało się odnaleźć Emaus. Jest w okolicach Jerozolimy kilka wiosek położonych tak w mniej więcej w odległości 11-12 km, czyli właśnie w tej odległości 60 stadiów od Jerozolimy. Jest takich kilka wiosek, które na podstawie właśnie tej odległości pretendują do miana bycia Emaus, a tak naprawdę Emaus nie istnieje. Tak naprawdę Emaus to jest pustka, to jest nicość, prawda? To jest otchłań, to jest proch. I to trzeba wreszcie jakby, żeby do nas to wreszcie dotarło, jak to wszystko funkcjonuje. Że kiedy ja chcę, żeby to było na moją miarę, na miarę moich wyobrażeń, moich oczekiwań, na miarę mojego rozumu, mojej głowy, właśnie kiedy ja bardzo chcę, żeby to było właśnie na moją miarę, no to trzeba zrozumieć, że moja miara to jest miara prochu, miara nicości. To będzie na miarę nicości, na miarę Emaus właśnie, jeżeli ja w tym kierunku idę. Natomiast cała sztuka polega na tym, żeby wreszcie się zgodzić na to, żeby to było na miarę Boga, na miarę tego, co Bóg proponuje. Na miarę tego, co Bóg proponuje. Tylko zobaczcie, że no, my niestety ciągle wracamy
do pozycji sędziów, ciągle osądzamy Boga, ciągle Go wymierzamy naszą miarą i ciągle dochodzimy do wniosku, że ponieważ Pan Bóg proponuje nam rzeczy niewyobrażalne, rzeczy, które przekraczają naszą zdolność pojmowania, no to na pewno to są rzeczy głupie. To jest dosyć charakterystyczne, jak uczysz w szkole. Jeśli ktoś z Was uczy w szkole, to na pewno ma takie doświadczenie, że jeżeli z uczniami przerabia się coś, co jest im trudno zrozumieć, co przekracza ich jakąś tam możliwości percepcyjne, jeżeli próbujesz uczniów pociągnąć gdzieś tam krok dalej w wiedzy, w pojmowaniu, w zrozumieniu, no to zawsze się znajdzie takie grono, które będzie twierdziło, że to jakieś głupie jest. To jest bardzo charakterystyczne stwierdzenie dla uczniów. To jakieś głupie jest. Że wszystko, czego uczniowie nie rozumieją, to zaraz uważają za głupie. No i to niestety jest przypadłość nie tylko uczniów, ale nas wszystkich. Że my od razu uważamy za głupie to, co gdzieś tam przekracza nasze możliwości percepcyjne i to mówi święty Paweł, nie? Że nauka krzyża jest głupstwem dla Żydów, dla Greków. Zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla Greków. Właśnie i proszę zobaczyć, że tak jest ciągle, nie? Że to, co proponuje Jezus, droga, która proponuje Jezus, no to jeżeli my próbujemy tą drogę Jezusa zrozumieć na nasz rozum, na nasze zdolności pojmowania, na miarę naszych wyobrażeń, oczekiwań, to dojdziemy albo do zgorszenia, albo do przekonania, że to wszystko jest głupie, że to wszystko nie ma sensu. I dlatego Jezus wyrzuca tutaj tym uczniom, że ich serca są ociężałe, powolne, jakby spowolnione, nieśpieszne w otwieraniu się na to, co Pan Bóg nam powiedział. Bo Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi dość wyraźnie, że przecież Pan Bóg wszystko nam powiedział, niczego przed nami nie ukrył. Wszystko nam powiedział, tylko my zapatrzeni, filtrujący wszystko przez nasze oczekiwania i wyobrażenia, właśnie to jest ten problem. Właśnie dlatego uczniowie nie poznają Jezusa. Ich oczy są niejako na uwięzi, ich serca są też uwięzione, ich serca są nieskore, jak mówi Jezus, czyli powolne. Rzeczywiście język grecki używa takiego stwierdzenia, które mówi o powolności właśnie, o ociężałości, o pieszałości takiej, nie? Powolności. Dlatego wszystko w nas jest takie spowolnione, bo my strasznie się trzymamy kotwicy naszych wyobrażeń, naszych oczekiwań. Prawda, naszych możliwości percepcyjnych strasznie chcemy, żeby właśnie strasznie trudno nam jest to wszystko puścić, strasznie trudno jest nam się odważyć, pójść w tak zwane nieznane, zaufać Bogu, pójść w nieznane, a tymczasem Bóg wszystko nam powiedział ustami proroków, ostatecznie przemówił do nas przez Syna, nie? A my dalej jakoś tak troje to na wszystko na dystans, nie? Bo czy to odpowiada naszym oczekiwaniom, naszym wyobrażeniom, ciągle jesteśmy, stawiamy siebie jako punkt odniesienia. Tylko do czego to prowadzi stawianie siebie jako punkt odniesienia? No to prowadzi oprócz tego, że idziemy do Emaus, to prowadzi jeszcze do czegoś, co Jezus określa jako przerzucanie się słowami. Zobaczcie, bo jeden z tych uczniów jest nazwany z imienia, że to jest Kleofas, nie? Jeden z nich jest nazwany z imienia, a drugiego imienia nie znamy. Nie? I możliwe, że to chodzi o to, że zobaczcie, że pierwszy, z którym ja się przerzucam słowami, to jestem ja sam. Że zobaczcie, jak łatwo nam wchodzić wewnętrzne takie dyskusje, wewnętrzne nakręcanie się, nie? Takie wewnętrzne argumentowanie, nie? Że to przecież ja mam rację, wszyscy inni się mylą, świat się myli, życie się myli, ludzie się mylą, rząd się myli, kościół się myli, wszyscy się mylą, tylko ja mam rację i tak się będę wewnętrznie, prawda, podkręcał. I to mnie niezawodnie właśnie prowadzi do Emaus, to mnie niezawodnie prowadzi w pustkę, bo zobaczcie, jeżeli ty się zaczniesz tak wewnętrznie nakręcać, że to tylko ty masz rację, wszyscy inni się mylą i tak właśnie zaczniesz się, jak to mówi Jezus, przerzucać słowami sam ze sobą, nie? Prawda? W takie wewnętrzne dyskusje się wkręcać, żeby sobie uzasadnić, że słusznie jesteś oburzony, słusznie jesteś obrażony, prawda, słusznie się gniewasz na cały świat, słusznie masz żal do Boga, słusznie masz żal do innych ludzi, czy do choćby konkretnego jednego człowieka, że słusznie, prawda, masz żal i słusznie będziesz się tym żalem katował, no to właśnie gdzie ostatecznie siedzisz? No właśnie w pustce samotności, nie? W pustce samotności. Zobaczcie, jakie to jest absurdalne.
Jakie to jest absurdalne, jak my uwielbiamy karać samych siebie, nie? Karać samych siebie skazywać na samotność, na pustkę, na udrękę, skazywać się na to, żeby swoje serce katować żalem, jakimiś pretensjami, poczuciem winy czy poczuciem krzywdy, prawda, przekonaniem, że wszyscy są moimi wrogami, że nawet Pan Bóg mnie nie rozumie, prawda, że cały świat się ode mnie odwrócił, nie? Jak bardzo lubimy katować nasze własne serca tym wszystkim. Jak bardzo lubimy sami siebie karać za to, że nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, jak my oczekujemy, że nie jest po naszemu, nie? Jak strasznie lubimy siebie za to karać, nie? I właśnie to jest pewien absurd. To jest chyba największy problem, z jakim się spotykamy my ludzie. I teraz Jezus w to wchodzi, że po to, że próbuje nas z tego wyprowadzać. Zobaczcie, Jezus w to wchodzi, nie? Wchodzi w te moje wewnętrzne dyskusje. Jest gotowy się na to wszystko wystawić. Wystawić na moje niezrozumienie, na moje pretensje, na moje inne rzeczy. I patrzcie, i On nie wchodzi po to, żeby to deptać, tylko wchodzi po to, żeby po pierwsze to wszystko wysłuchać. On jest tym, który po pierwsze się wystawia, mówi, powiedz to wszystko mi. Powiedz to wszystko mi. To jest właśnie ciekawe w Jezusie. To mi ciągle chodzi po głowie takie zdanie ze Starego Testamentu, kiedy Bóg woła, chodźcie i spór ze mną wieczcie. To jest właśnie wielkie w Bogu, że On nie chce, żebym ja się zawijał w taki kłębek samotności, kłębek wiecznego użalania się. I Jego pragnienie, żeby mnie z tego wyzwolić, jest tak wielkie, że jest gotowy wystawić się na te wszystkie moje żale, pretensje, na te wszystkie moje spory, jest gotowy na to się wystawić. Dlatego Jezus mówi, czyż Mesjasz nie miał tego wszystkiego cierpieć. Jakby Bóg od początku doskonale wiedział, co go spotka, kiedy wystawi się na relacje z nami zapatrzonymi w swoje egoizmy, w swoje oczekiwania, w swoje wyobrażenia. Nami nakręconymi wiecznymi pretensjami, żalami, niezrozumieniem, użalaniem się innymi takimi rzeczami. Pan Bóg od początku wie, co się stanie, jeżeli wejdzie w relację właśnie z nami, z takimi, jakimi jesteśmy, z ludźmi obciążonymi grzechem pierworodnym, z ludźmi, którzy wszystko wiedzą lepiej od Niego. On doskonale wie, co się stanie i wie, że to jest nieuniknione. I wie, że to jest jedyny sposób, żeby jednak w ogóle wejść z nami w dialog, wejść z nami w relację, i mieć szansę, żeby nas przekonać, żeby nas wyplątać właśnie z tego motka, z tego kłębka właśnie tego przerzucania się wewnętrznego słowami, tego przerzucania się słowami z nami, ze sobą nawzajem, że to jest jedyny sposób, wystawić się na to wszystko, pozwolić, żebyśmy przyszli, żebyśmy go nawet poranili, nawet go ukrzyżowali, ale żebyśmy wreszcie w ogóle w jakikolwiek sposób zwrócili się ku Niemu. Nawet jeżeli to będzie kosztowało go cierpienie, ból, wzięcie sobie tego wszystkiego na siebie. Właśnie, Jezus, ponieważ jest prawdą, jest miłością, ale jest też prawdą. Jezus nie ukrywa, skąd to się bierze, skąd to nasze nieporozumienie z Nim, z życiem, ze sobą samym, z ludźmi. On mówi, skąd to się wszystko bierze, nie? I teraz nasza wielkość to polega na tym, że wreszcie się może otworzymy na to i zrozumiemy, dlaczego mamy poczucie wiecznego rozżalenia, zniechęcenia, pretensji, przekonania, że wszystko jest źle, dlaczego jesteśmy pełni właśnie takich wewnętrznych dyskusji, dlaczego te nasze wewnętrzne dyskusje ciągle się przekładają na dyskusje między nami. Dlaczego to wszystko się dzieje? Właśnie to Jezus to mówi, o nierozumni, nie? Anoetos, nie? Jakby powiedzmy, że Jezus jakby, to stwierdzenie Jezusa to oznacza niezdolność do poprawnego połączenia faktów, nie? Właśnie to jest to, że myśmy weszli w niepoprawne interpretacje faktów, wydarzeń, w niepoprawne łączenie je w związki przyczynowo-skutkowe, niepoprawne wynikanie i jeszcze na dodatek jesteśmy przekonani, że tak jak myśmy sobie to w głowie poukładali, to jest ostateczne. To jest właśnie pułapka, w którą wchodzimy. I druga pułapka to właśnie wynika z tej pierwszej, że w związku z tym nasze serca są nieskore, czyli powolne, ociężałe w przyjmowaniu tego, co Bóg nam mówi słowami Pisma Świętego.
No właśnie dlatego, że jesteśmy przekonani, że ten sposób interpretacji faktów, wydarzeń, życia, wszystkiego, jaki my mamy w głowie, to jest ostateczny. No i dlatego, kiedy Pan Bóg przez swoje słowo próbuje nam pokazać zupełnie inny sposób interpretacji tego wszystkiego, to my bardzo niechętnie to przyjmujemy. Uparcie właśnie wierzymy, że to, co myśmy sobie tam gdzieś w głowach poukładali, to jest właśnie ostateczne, nie? Tak, no i czasami to właśnie polega na tym, że musimy dojść aż do Emaus, nie? Prawda? Musimy dojść aż do pustki, aż do otchłani, żeby wreszcie nam się w ogóle oczy otworzyły, że to nie w tą stronę idziemy. No a Jezus, jak to pokazuje dzisiejsza Ewangelia, uparcie się do nas na tej drodze przyłącza, próbuje nam to wszystko wytłumaczyć, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, żebyśmy doszli do, właśnie do dna otchłani. On tego nie chce, jemu to nie jest do niczego potrzebne ani nam. Tylko, że to nieraz nasz upór powoduje, że siadamy na dnie, rozbijamy się o dno, siadamy na dnie pustki i otchłani, siadamy w ciemności, w pustce, w samotności, w rozżaleniu, w totalnym bezsensie i tak dalej, bo my uparcie tam chcemy iść, nie damy sobie przetłumaczyć, bo to, co ja mam w głowie, to jest ostateczne i koniec, prawda? No i to jest na przykład problem grzechu, nie? Bo według mnie, jeżeli ja zgrzeszyłem, jeżeli ciągle wpadam w te same grzechy, to ja się do niczego nie nadaję, to już nie ma sensu i w ogóle, i czarna rozpacz i tak dalej. A Jezus cierpliwie mi powtarza, że według Niego ciągle się nadaje do życia. Nie? A ja jak Judasz ciągle mu rzucam w twarz, że nie, że ja wiem lepiej, że ja się nie nadaję do życia i wreszcie właśnie Duch Święty na tym, co zbuduje. Że ja się targnę na swoje życie, bo ja przecież wiem lepiej od Boga, że ja powinienem nie żyć, a Pan Bóg uparcie mnie przy życiu utrzymuje, nie? To ja wobec tego muszę poprawić Boga. I to jest właśnie ostateczny kres tego upartego trwania w przekonaniu, że to, co jest w mojej głowie, to jest ważniejsze niż to, co Bóg próbuje mi powiedzieć. W ogóle do mnie nie dociera, że to jest Pan Bóg, nie? Bo ja zapatrzony w siebie, w swoje pomysły, w swoje właśnie wewnętrzne dyskusje, w swoje, prawda, to, co mi się w głowie tam układa, to w ogóle do mnie nie dociera, że to w ogóle jest Bóg. I to jest, wiecie, ciekawe też w tych chrystofaniach, że tu mi się kojarzy właśnie to, co Jezus mówi o sądzie ostatecznym, o tym, że byłem głodny, a nakarmiliście mnie, byłem spragniony, a żeście mnie napoili. I tak dalej. I to zdziwienie właśnie ludzi, którzy to zrobili, że Panie, kiedy żeśmy to zrobili? Kiedy myśmy Cię widzieli głodnym i Ci usłużyliśmy? Nie? Że to zdziwienie tych ludzi. To mi się to kojarzy tutaj, że to jest charakterystyczne, to ciągle będę to podkreślał, że mało kto Jezusa tak na pierwszy rzut oka poznaje. Nie? Że mało kto się orientuje, że to jest Jezus. Z jednej strony to jest ten sam Jezus, a z drugiej strony jakby inny. I teraz zobaczcie, że w tej historii o Emaus i w tej historii zapisanej w 21 rozdziale Jana, on jest znajomym, który stanął na brzegu jeziora, prosił o coś do jedzenia, że w jednej i drugiej historii jest taki element, że uczniowie jakby w ciemno usłużyli komuś nieznajomemu, nie mając pewności, że to Jezus, w ogóle nie rozpoznając z nim Jezusa, nie widząc, że to Jezus. I w jaki sposób usłużyli? Tutaj właśnie wędrowca wręcz przymusili, żeby został z nimi, no bo jest wieczór, no bo gdzie będziesz szedł, prawda? Zostań z nami na kolację, na nocleg, tu będziesz bezpieczny, tu cię nakarmimy i tak dalej. No i to samo właśnie z uczniami w 21 rozdziale Jana, że ten nieznajomy w ogóle nie wyglądał jak Jezus, a jednak oni uważali, że warto dla Niego jeszcze raz zarzucić sieci, warto Mu służyć, warto się postarać o coś do jedzenia dla tego nieznajomego. I wtedy dopiero ich oczy zostają uwolnione, kiedy decydują się wykonać w ciemno gest miłości, gest służby wobec kogoś, kogo nie znają. Kto jest w ogóle im nieznany, nie? Czyli wreszcie odwracają uwagę od swojego egoizmu, od skupienia się na sobie, o tym, na tym, co ja chcę, co mi się wydaje i co, jak jest po mojemu. Odwracają uwagę od użalania się nad sobą i udręczania się samym sobą. I zwracają się ku miłości, miłości, która służy, która znajduje po prostu radość w tym, że służy. Która służy w ogóle nieznajomemu, o którym nic nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy będzie miał czym się nam odwdzięczyć, czy w ogóle nam się odwdzięczy. W ogóle nie wiemy, nie, 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 nie,
nie sprawdzamy, czy on zasłużył na naszą służbę, nie? Bo po prostu robimy to, no bo Jezus nas tego nauczył, nie? I to otwiera nam oczy wreszcie. To sprawia, że zaczynamy widzieć Jezusa, nie? Bo Jezus, Bóg jest miłością, a miłość widzi się tylko miłością. Jak ja jestem skupiony na sobie, na użalaniu się nad sobą, bo do tego zawsze prowadzi egoizm, do użalania się nad sobą, wymieszany z pychą, prawda? No to do mnie nic nie dotrze. Nie zauważę Jezusa, który ze mną jest. Nie zauważę Jezusa, który do mnie przychodzi w drugim człowieku. Nie zauważę Jezusa, który żyje we mnie. Nie zauważę Jezusa, nie zauważę Jego miłości, która do mnie przychodzi, bo egoizmem miłości się nie zobaczę. I właśnie dlatego Złemu Duchowi tak bardzo zależy na tym, żebym ja umarł zapatrzony w siebie, w swój egoizm, no bo wtedy po śmierci po prostu nie będę zdolny oglądać Boga. Nie? Bo egoizmem nie zobaczy się miłości. Właśnie dlatego Jezus uparcie do mnie przychodzi w postaci nieznajomych, w postaci ludzi, których nie znam, ludzi, o których nic nie wiem, ale którym mogę usłużyć. Żebym miał szansę odwijać się z kłębka mego egoizmu, użalającego się wiecznie nad sobą, w kierunku miłości, która znajduje radość w tym, że służy. Bo wtedy miłość otworzy mi oczy. I wtedy rzeczywiście będę Kleofasem, wtedy rzeczywiście będę chwałą Ojca, Ojca, który jest miłością, bo wtedy rzeczywiście objawi się we mnie dzieło miłości Boga. Wtedy rzeczywiście we mnie objawi się podobieństwo do Boga, Boga, który jest miłością służebną, tak? Miłością, która służy. Nie? We mnie, który przed chwilą byłem nabuntowany, użalony, prawda, zajęty tylko sobą i użalaniem się nad sobą i wewnętrznymi właśnie takimi rozżaleniami, wkręcaniem się coraz głębszym w to, jak to mi źle, jaki to jestem rozczarowany, jaki to jestem pokrzywdzony, bo Bóg nie robi tego, co ja chcę i w ogóle. Kiedy wreszcie zmienię kierunek i zacznę robić to, co chce Bóg, to, co chce miłość. Nie? Służyć moim braciom i siostrom. I właśnie wtedy dopiero odkryję, że jestem pełen obecności Boga, pełen obecności miłości, że rzeczywiście noszę w sobie Jego obraz, że jestem zdolny ukazywać ten obraz innym ludziom, prawda, i że w nich przychodzi do mnie Bóg i że służąc im służę samemu Bogu, nie? Służę Panu, który mieszka w nich. Nie? Służę Panu, który mieszka w nich, że we mnie mieszka Pan, który chce być sługą, no tak, a w nich mieszka Pan, któremu mogę służyć, nie? W którym mogę sobie, wobec których mogę realizować moją zdolność do miłości służebnej. Ale w centrum jest Eucharystia, w centrum jest łamanie chleba z błogosławieństwem. Po tym uczniowie poznają Jezusa i tak Jezus próbuje nas przekonać o swojej miłości. Tak próbuje odwrócić nas od swoich egoizmów, od swoich nakrętek, od swojego wewnętrznego nakręcania się, że przychodzi i łamie dla nas chleb. Przychodzi, wydaje za nas swe ciało, przelewa swoją krew, oddaje nam swe ciało i krew na pokarm. Tylko rzecz jest w tym, żebym no wreszcie poprzez słowo prorockie, słowo proroków, słowo uczniów Jezusa, słowo samego Jezusa, żebym pozwolił temu słowu, żeby skupiło mnie na misterium, które się dokonuje na ołtarzu, żeby cokolwiek zaczęło do mnie przesiąkać, cokolwiek zaczęło do mnie docierać, prawda? I żeby wreszcie miłość, która przychodzi w Jezusie, miała szansę mnie poprowadzić ku moim braciom i siostrom, ku temu, żeby im usłużyć. Nie? Żeby wreszcie miłość, która przychodzi do mnie w Jezusie, miała szansę pociągnąć mnie, żebym chciał razem z tą miłością służyć. I wtedy zobaczę Jezusa. Wtedy zobaczę Jezusa, wtedy zobaczę miłość, wtedy zobaczę w tym wszystkim sens. Wtedy odnajdę radość i wtedy nagle w jednej godzinie zobaczę, oni cały dzień do tego Emaus idą, a okazuje się, że jeżeli pozwolę Jezusowi, jeżeli choć trochę uwagi Mu poświęcę, jeżeli wreszcie przestanę się sam nakręcać, a choćby przyjdę do Niego z moimi pretensjami, żalami, ale zgodzę się na to, żeby choć trochę posłuchać Jego odpowiedzi, jeżeli dam jakąkolwiek szansę Jezusowi, to On, prawda, w jednej godzinie, prawda, mnie odkręci z całej tej mojej nakrętki i pokaże mi drogę właśnie do wspólnoty, do moich braci, sióstr, prawda, i nagle się okaże, że jesteśmy w stanie dzielić się radością z tego, że Pan żyje jest między nami. Jesteśmy w stanie nawzajem dzielić się miłością Pana, nie? Nagle się to okaże,
że nie musimy żyć każdy nakręcony swoim własnym egoizmem, swoimi własnymi żalami, pretensjami, swoim własnym przekonaniem, że tylko ja wiem najlepiej, prawda, o co w tym wszystkim chodzi, że nie musimy żyć właśnie tak, jak, prawda, takie rozłączne czarne dziury, tylko że możemy żyć we wspólnocie, która celebruje obecność Pana, żywego Pana, Pana, który nas uzdalnia do tego, żebyśmy nawzajem z radością i z miłością sobie służyli, nie? Tak jak Pan służy nam. Tylko dać szansę Jezusowi. Tak jak Jezus cierpliwie dawał szansę Ojcu, nie zamykał się, prawda, w udręczaniu się swoim strachem, swoim przekonaniem, że to, co go czeka, to jest okropne, tylko wszedł do Ogrodu Oliwnego i, prawda, wylewał to wszystko do Ojca i otwierał się na to, co Ojciec ma mu do powiedzenia. I tak się stał rzeczywiście chwałą Ojca, bo dał szansę Ojcu, żeby Ojciec przekonał Syna. I to samo dotyczy mnie. Chodzi o to, żebym dawał szansę Jezusowi, żeby Jezus przekonał mnie. Natomiast właśnie niestety, no to jest taka wielka pułapka, że kiedy my się zaczniemy wewnętrznie nakręcać, wchodzić w takie wewnętrzne dyskusje, to mamy bardzo silną tendencję, żeby właśnie zamknąć się w samotności i nie, bo ja już tak, prawda, i w ogóle, nie? Tu dzisiejsza Ewangelia właśnie to pokazuje, nie? Że Jezus idzie z nami, jest Bogiem z nami, jest Emanuelem, jest gotowy wziąć na siebie wszystkie nasze żale i nakręty, właśnie po to, żebyśmy my nie stawali się coraz bardziej zawiniętymi na sobie czarnymi dziurami. On nie jest zdziwiony, że my się nakręcamy. On nie jest zdziwiony, że my wchodzimy w takie wewnętrzne dyskusje i wewnętrzne rozżalenie. No w ogóle nie jestem zdziwiony. I właśnie okazuje się, że dokładnie dlatego żyje z nami, żebyśmy my z tymi dyskusjami nie zostawali sami, tylko żebyśmy to wszystko wylewali na Niego i dali Mu szansę, żeby On nam wytłumaczył. Żeby odwrócił naszą uwagę, żeby uzdolnił nas do tego, żebyśmy mogli odkrywać sobie i realizować w naszym życiu podobieństwo, obraz Ojca, żebyśmy przestawali jak On chwałą Ojca. Właśnie, i to też pokazuje, że czasami służba wobec mojego brata czy siostry to polega po prostu na tym, że pozwolę bratu czy siostrze po prostu wylać na mnie jego żale, jego pretensje, jego trudności. Nawet niekoniecznie zaraz na to odpowiadać, ale po prostu pozwolić, żeby on z siebie to wyrzucił. Żeby nie dławił się tym, nie dusił, prawda? Nie zawijał się w to coraz bardziej, nie? Nie ginął w tym, nie ginął w tej ciemności wewnętrznej, tylko żeby wreszcie miał okazję do kogoś to wypowiedzieć, bo on jest w takich ciemnościach nieraz, mój brat czy siostra jest w takich nieraz wewnętrznych ciemnościach, że nie potrafi inaczej, nie potrafi stanąć przed Jezusem Eucharystycznym, nie potrafi stanąć przed Jezusem w Słowie, no nie potrafi tego wylać do Jezusa, potrzebuje mnie, potrzebuje, żeby Jezus żyjący we mnie, w mojej ludzkiej naturze wysłuchał tego, co mój brat czy siostra ma do powiedzenia. Wysłuchał cierpliwie właśnie całych tych żali, tego użalania się. I teraz trzeba to zrozumieć, bo my też mamy taką silną tendencję, że jak mój brat czy siostra zaczyna się żalić, użalać, prawda, wylewać te wszystkie swoje rozczarowania, żale, to my mamy tendencję, że się denerwować. Dlaczego? Bo my to od razu bierzemy do siebie i na siebie, doświadczamy bezradności, bezsilności wobec tego wszystkiego i reagujemy nerwami, nie? Niecierpliwością. A to właśnie trzeba zrozumieć, że to nie są żale tak naprawdę do mnie. To trzeba pod tą kupą żali, tego całego rozżalenia, prawda, zobaczyć bezradnego człowieka, pogubionego człowieka, zobaczyć, o co chodzi tak naprawdę. Że to jest człowiek bezradny, bezsilny, prawda, który nie umie się dźwignąć z tego wszystkiego i którego trzeba przyprowadzić do Jezusa. Ja na przykład mam taki zwyczaj, że właśnie jak człowiek tak siada przede mną, zaczyna się rozżalać, wylewać całą tą swoją biedę, całą tą swoją wewnętrzną ciemność, to ja wewnętrznie się od razu za to wszystko modlę. Słucham go i wewnętrznie od razu to wszystko przynoszę, ja akurat konkretnie do Maryi, nie? Po prostu puszczam to wszystko w Maryję, nie zatrzymuję na sobie. I dlatego nie czuję się tym wszystkim obciążony. Mało tego, okazuje się, że to daje Maryi, Jezusowi drogę do tego, żeby poprzez mnie temu człowiekowi pomóc. Nie? Natomiast właśnie, no dlaczego? Bo to trzeba zacząć od samego siebie. Zacząć samemu to ćwiczyć uparcie, że jak ja widzę, że wchodzę w wewnętrzne rozżalenie, niezrozumienie, wewnętrzne takie właśnie nakręcanie się, to ja potrzebuję to wszystko wylać do Jezusa, pozwolić Jezusowi, żeby On to wszystko wziął na siebie,
że mnie z tego wszystkiego wyzwolił, żeby mi pomógł spod tego wszystkiego wyleźć, żeby On mi przyniósł światło. I kiedy ja się tego nauczę, ja wobec Jezusa, to będę wiedział, co zrobić, jak przyjdzie do mnie brat czy siostra z tym użalaniem się. Właśnie, tu jest właśnie cały czas taka pułapka, że my chcemy zostawać z tym całym bagnem sami, nie? Z moim własnym bagnem, czy z bagnem, które przynosi do mnie mój brat czy siostra, że chcemy z tym zostawać sami. A właśnie mamy Emanuela, Pana, który żyje, zmartwychwstałego Pana, który z nami jest w drodze. I On to wszystko chce brać na siebie, chce nam tłumaczyć, chce otwierać nam oczy, chce kierować nasze spojrzenie z powrotem do światła i czynić nas z powrotem chwałą Ojca, czyli zdolnymi do objawiania w sobie obrazu i podobieństwa Boga, właśnie miłości służebnej, miłości, która znajduje radość w służbie. I ta miłość najlepiej nam otwiera oczy. Najlepiej otwiera mi oczy właśnie to, kiedy przestanę się wewnętrznie nakręcać, użalać i wrócę do usłużenia mojemu bratu czy siostrze. Dlatego to jest dobrodziejstwo. Kiedy Jezus właśnie zmartwychwstały przychodzi do mnie w moich braciach, siostrach, którym mogę usłużyć. Tylko właśnie, żebym ja wiedział, co się dzieje. Że im bardziej się nakręcam, bardziej się rozżalam, to znaczy się skupiłem na sobie, poszedłem w egoizm i koniecznie potrzebuję się z powrotem odwinąć w kierunku miłości. I po to właśnie mam braci i siostry. Właśnie dlatego człowiekowi niedobrze być samemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.